Cześć, a tutaj zapis pojedynku z perspektywy Black Dancera. Black Dancer oczywiście próbuje na czołówkę, ale ja mu nie daję takiej szansy. Po minięciu robi splitesa, żeby wejść mi na ogon i to jest z jego strony całkiem sensowny ruch. Plotkami koryguje kierunek ruchu, żeby móc we mnie strzelić, ale mam zbyt dużą energię, aby mógł nakierować nos w moją stronę. I przy kolejnym splitesie znowu mu trochę brakuje. Ale tutaj dołącza do walki jego kolega Shrek i to mu pozwala upozycjonować się za moim ogonem. Tyle tylko, że w tym momencie ja robię znowu splitesa i znowu nie pozwalam mu w siebie strzelić. Znaczy, teraz strzelić już może, ale ja operując lotkami przerywam jego linię ognia. Także zmuszony jest za mną podążać kolejnymi splitesami. Ja próbowałem w tym momencie upolować tego Shreka 11, bo to jest samolot gorzej latający od I-185, no przez co stanowił łatwiejszy łup. Ale Shrek 11 uciekł na dół, jak zobaczył, że tu nie za dobrze się dla niego dzieje i zostaliśmy tylko sam na sam. Przeciwnik próbuje mnie robić w pętlach. Co ciekawe, on też widzę jednak tych czołówek tak bardzo nie lubi i raczej ich unika. No ale cóż, jak chce się bawić w walkę w pętli pionowej, to trzeba umieć operować przepustnicą, inaczej kończy się to niezbyt dobrze. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.